Dobrze. Chwila później i tutaj spróbuję coś zrobić. Zresztą do tego po prostu daje się Enter jako zaznaczanie i się przechodzi gdzie się chce i później się zmienia. Tylko że jest save failed. Czyli możliwe, że skoro tutaj nie ma brzęczka w tym urządzeniu, to nie pozwala tego zrobić, ale trudno. Błędów nie ma. Device PSV to nie interesuje mnie. Device parameter LAT set. Test operation. Co to będzie? Aha. Można wyłączyć, ale to mnie teraz nie interesuje, bo odpaliłem klimę specjalnie. Monitoring i tutaj. Tylko ja bym chciał zmienić datę. Nie wiem, czy to się tutaj jakoś nie zmieniało czasem. Nie, tutaj dalej działa ten przycisk. Nie pamiętam, jak się datę zmieniało, powiem wam szczerze. Muszę poszukać. Że już mniej więcej opanowałem, o co tu chodzi. Dobra, wyjdźmy sobie. Więc tak patrząc, coś jest nie tak z tymi panelami. Czeka mnie w najbliższym czasie jakiś taki konkretniejszy test, co się dzieje. Dobra, mamy gel, mamy korektę napięcia na temperaturę, zakresy i tym podobne, więc wszystko co możemy z ręki ustawić. I na samym końcu gdzieś tu jeszcze było chyba godzina. Nie. To było w device parameter. I tutaj było. I już się udało mi ustawić. Mamy numer urządzenia i godzinę ustawioną. Więc jest git. Nie, jest alarm włączony. Dobra, zapisało to, ok. No i tyle. Na razie przechodzimy do monitoringu. Będziemy patrzeć, ale nie podoba mi się wydajność watowa. Bardzo mocno spada napięcie. Był na to podgląd 112 W, to powinno być 500, a widać, że jesteśmy napięciem poniżej tego, co powinno być, więc powinno to dużo mocniej cisnąć. Tylko że na tym starym regulatorze nie było widać, co się dzieje, więc teraz już wiem, że coś jest nie teges, bo mamy tylko ładowania 75 W, a jedno ogniwo ma ponad 200. Coś jest grubo nie teges, bo tutaj sobie sprawdzałem. Tu mamy 700 W z czwórki, czyli z Solar Trackera bierzemy 700. Dobra, więc mnie czeka kolejna rzecz. Wyszło coś zaś nowego, jak to się mówi. Fajnie. Teraz będę musiał szukać o co kaman. Dobra, to na razie zostawię, podłączę. Niech leci i zobaczymy, co będzie dalej. Bo będę musiał to nadzorować i chcę pranie puścić. Tylko nie wiem, czy pójdzie, skoro tak mało mamy uzysku. To już z tej mniejszej sekcji, co tutaj mam, jestem w stanie więcej wycisnąć. Tu, o, tak. 20...
6 razy 10, tu już mamy 260, a tu mamy tylko 61, więc zaś coś zrobione, zaś coś do poprawy. To ja dziękuję. Następny raz się spróbujemy tutaj podłączyć jeszcze kompem i spróbujemy zobaczyć na pozostałe parametry, co tu się dzieje. A teraz Wam dziękuję. To do zobaczenia. Cześć. Fotowoltaika działa. Co prawda mamy naprawdę niskie napięcie na instalacji. 25. Tak zauważyłem, że sobie podłączę tak. To jest jedna próbna do piątki podłączona i mamy 44 W. Druga próbna jest 53. Po prostu wziąłem sobie ten kabel, wyciągłem i podłączyłem do tego, bo te kable są dość długie. Dlatego też mam tyle tych sterowników MT50. Żeby właśnie w takich momentach umiałem powiedzieć, co się dzieje. Tu mamy 65, tu mamy 57, ale to też może wynikać, że tutaj jest mniejszy ten regulator, ten jest 20-amperowy, a ten jest 50-amperowy. Ten ma po prostu wyższą sprawność i z tych samych paneli więcej robi, ale co jest zbieżne? Zbieżne jest to, że one bardzo mało mają wydajność. Więc mam pomysł chyba, od czego zaczniemy tutaj. Wyszło zaś słońce. Nie wiem, czy będzie w nagraniu widać. Panele są ekstra brudne, a były konkretnie duże deszcze, burze. Tak samo na drugiej stronie ten górny panel jest mocno zadziobany. Tu chcę pokazać tabliczkę znamionową. Dlatego mówię, że te panele mają bardzo dużą tendencję, żeby się zapalić, bo nawet się naklejki odklejają i powinniśmy mieć niecałe 40 V w otwartym układzie, a punkt mocy na 30 V, a niestety nie mamy tego. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Gdzie to tutaj jest? Prąd to jest około 8 amper. Zresztą wrzucę zdjęcie. Więc pierwszą rzeczą, co zrobię, że zanim zacznę tutaj coś rozkopywać w tych panelach, to po prostu wezmę je, umyję, żeby stwierdzić, czy po prostu to zabrudzenie tej jednej sekcji nie psuje wydajność pozostałych dwóch. Ale nie powinno to mieć wpływu, bo ja tu mam jeszcze taki specjalny mostek zrobiony, który w razie awaryjnego panelu przekierowuje energię dalej, żeby się nic nie stało, ale nic. Czeka mnie kran, wąż i jechany.